Zdecydowanie jest to niedosyt. Ten sezon był bardzo ciężki dla nas. Dużo trudnych momentów, wiele przestoi i tak naprawdę ciężko było się w nich też podnosić. Dzisiaj było bardzo blisko, żeby to 9. miejsce zdobyć, ale mamy 10., wiemy nad czym musimy pracować i co poprawiać w przyszłości. Ten sezon dla Ciebie, tak indywidualnie, czym się wyróżniał, jeśli chodzi oczywiście o Twoją pozycję niezwykle newralgiczną, z jednej strony libero na boisku, z drugiej strony też rola kapitana, a tak jak mówiłaś, no, kiedy są porażki, to trzeba dziewczyny chyba mobilizować. Tak, przede wszystkim dla mnie indywidualnie to chyba to, że byłam w tym sezonie kapitanem. Duże obciążenie, w ogóle zupełnie nowa rola. Na podsumowania pewnie jeszcze będzie czas, czy się spisałam, czy nie, ale faktycznie ciężko jest gdzieś pójść do kibiców, niestety schylić głowę, wytłumaczyć czasem, że no, nie poszło po naszej myśli. Ale wydaje mi się, że takie sezony też uczą wiele i też na pewno sama indywidualnie wyciągnę wnioski z tej postawy i na przyszłość myślę, że to będzie dobra lekcja. Przyszłość związana z Opolem, czy jeszcze nie wiadomo? Jeszcze nie wiadomo, zobaczymy jak to będzie. Na razie na gorąco myślę, że musimy tutaj z dziewczynami się przede wszystkim pożegnać, bo na pewno nie zostaniemy w takim samym składzie. Pocieszymy się jeszcze sobą przez chwilę i zobaczymy jak to będzie. I co teraz? Wakacje? Jakiś taki trochę odpoczynek od siatkówki? Powiesz sobie, nie przez tydzień w ogóle nie spojrzę na siatkarskie boisko? Nie, tak na pewno nie będzie, bo jeszcze akademickie mistrzostwa Polski, więc uczelniane obowiązki trzeba będzie spełnić. Później na pewno jakieś wakacje, odpoczynek, na pewno pojawi się też siłownia, ale tego grania, tych treningów będzie trochę mniej. Jak to się mówi, rozgrywacz to jest, czy rozgrywaczka, no to jest zawsze ta pozycja, która jest, jak to się mówi, newralgiczna. Jaki to był dla Ciebie sezon, bo było trochę i ławki, ale było trochę i też bardzo długiego grania. Mogę od siebie powiedzieć, że dla mnie to był chyba najważniejszy sezon przez te 4 lata, które tu byłam, ponieważ no, zaczęliśmy bardzo dobrze, uważam, sparingi, pierwsze mecze, pokazałyśmy się w bardzo dobrej stronie, myślałyśmy, że będzie tak, że pójdziemy na fali, no niestety cały czas przegrywałyśmy, miałyśmy problemy w końcowych momentach, troszkę się załamałyśmy psychicznie, no ale na szczęście w końcówce pokazałyśmy swoją waleczność i umiejętności. Gdzie widzisz tych najwięcej plusów? Bo szkoda mówić o minusach, bo 10. miejsce na pewno Was nie satysfakcjonuje, ale dla Ciebie osobiście te plusy w drużynie i w Twojej grze? No, dla mnie przede wszystkim widzę to, że człowiek zwraca wtedy, kiedy właśnie nie wychodzi, kiedy popełnia błęda, bo niestety na błędach się uczymy, więc ten rok zaliczam do dla mnie osobiście jakby bardzo pozytywnych, że się po prostu uczyłam na błędach i musiała być ta ławka, musiało być te przegrane mecze, żebym wyciągnęła wnioski i była lepsza. Więc na pewno dla mnie jakby staram się za każdym razem wyciągać jakiś plus i to był głównie plus. No i też cieszę się z postawy z naszych zawodniczek, ponieważ cały czas przez ten ciężki okres też byłyśmy razem ze sztabem. To też jest duży plus, że potrafiłyśmy być cały czas drużyną.